czyli jednak próba ominięcia miny, dosyć desperacka. Ale chcę powiedzieć tak, pojęcia nieostre, z natury nieostre, jednak mają desygnaty. Te desygnaty kształtują nasze życie. Jeżeli będziemy używali takiego, nie chcę powiedzieć pretekstu, ale powodu, żeby się uchylić od badania tych relacji między nieostrymi, no to będzie nam trudniej zrozumieć rzeczywistość. No nie jesteśmy w stanie nic zrobić, żeby polityka stała się ostrym pojęciem, żeby religia stała się ostrym pojęciem, żeby nie było żadnych wątpliwości. I może zresztą dobrze. Ale to nas w żadnym stopniu nie zwalnia w moim wyobrażeniu od obowiązku badania, jak one na siebie wpływają, bo wpływają. Nawet jeżeli to znowu jest termin nieostry, czyli mamy zdanie złożone wyłącznie z nieostrych terminów, nie jednego, ale wielu. Ale taka jest rzeczywistość. Znaczy ja mam wrażenie, że świat jest po prostu nieostry i że ci, którzy próbowali postrzegać go jako ostry, na ogół się kończyli, prawda, albo spaleni, albo palący. To jest ta przykra konstatacja, która jednak mam wrażenie, że niczego nas nie zbawia. Teraz może byśmy spróbowali zrobić krótką, drugą turę, taką rzędu dwuminutowego, jeżeli Państwo się zgodzą i byśmy dali Państwu szansę, żeby nas poprzeciekali tymi nieostrymi pojęciami, których te sygnały sobie rozpoznawały. Chciałem przede wszystkim zgodzić z Andrzejem Bromkiem, że oczywiście tutaj trzeba wykonać wstępną, potężną pracę koncepcyjną, metodologiczną, bo możemy pytać się, jaka filozofia, jaka religia, jaka polityka, to wszystko domaga się oczywiście do precyzowania. No, obawiam się, że w trakcie panelu jest to po prostu nie do zrobienia i to musi być trudne ustępstwo. W dużej mierze opierać się na pewnym takim intuicyjnym, na poprzednim przyjętym wyobrażeniu tych dziedzin i tych zjawisk, więc całkowicie rozumiejąc tego, który oświadczy, z drugiej strony uważam, że nie mamy wyjścia, tylko musimy po prostu pójść trochę na skróty intelektualne, prawda? No, taka jest konwencja tego spotkania, ale w sensie merytorycznym się zgadzam. Z drugiej strony Jacek Rzekowski pewnie ma rację, że jakbyśmy bardzo tutaj pracowali intensywnie metodologicznie, to sfera jasności i jasności tak ogromna, bo tak generalnie w humanistyce jest. Ja sobie pozwolę dopowiedzieć coś, o czym nie powiedziałem wcześniej, bo nie miałem czasu i troszkę mi to umknęło. Mianowicie chodziło o te relacje polityka na religię, prawda? Bo o to mnie też pytano na początku. Więc proszę Państwa, najkrócej jak umiem, mnie się wydaje, że polityka i religia chyba one zawsze były ze sobą splecione. No znowu trzeba sobie zadać pytanie, gdzie? Czy mówimy w ogóle o świecie, czy o kręgu kultury zachodniej? Ja proponuję, żebyśmy się skupili na kręgu kultury zachodniej. I tu wydaje mi się, że od samego początku, od momentu jak powstało chrześcijaństwo, no bo powiedzmy skoncentrujmy się na chrześcijaństwie, to jakieś relacje polityki i władzy i religii chrześcijaństwa były oczywiście, tak? I to historycznie jest dosyć łatwe do udowodnienia. I teraz pojawia się pytanie, czy to dobrze, czy źle, bo są takie pomysły, które mówią, że trzeba za wszelką cenę trzymać religię jak najdalej od polityki. Bo to nie służy ani religii, ani polityce. To byłoby mi dosyć bliskie, gdyby było wykonalne. Ja się obawiam, że to jest bardzo taki idealistyczno-utopijny pomysł, żeby się dało te dziedziny od siebie całkowicie odizolować. Ja raczej jestem skłonny patrzeć na kulturę jako całość, a polityka, religia, filozofia, sztuka, technika, technologia i tak dalej. To jest kultura, jest sieć zależności. W związku z tym pewne relacje między polityką a religią na pewno będą występowały. W moim przekonaniu podziela się o to, aby umieć dostrzegać wyraźnie, jakie to relacje między polityką a religią występują. Czy są to relacje związane raczej z instytucją kościoła takiego i innego, który na przykład przy pomocy polityki próbuje swoje instytucjonalne interesy realizować, czy też to są zależności o charakterze głębszym, zależności o charakterze doktrynalnym.
Wreszcie ja nie ukrywam, że to chodzi mi zawsze o sposób też interpretowania tego potencjału politycznego w religii. Powiem tak, to jest zawsze niebezpieczne, sięganie po potencjał polityczny, który w każdej religii tkwi. To jest niebezpieczne. I byłbym tu bardzo ostrożny, ale myślę, że czasami to może się opłacić w jakimś sensie. No, chrześcijaństwo niosło z sobą całą masę, powiedziałbym, takich wątków emancypacyjnych, w tym kontekście bałbym się powiedzieć słów postępowych. No. I teraz, jeżeli się w określonych okolicznościach, w określonym kontekście sięgnie do chrześcijaństwa tak rozumianego, jako pewnej narracji, która obiecuje rzeczy dobre, no to chrześcijaństwo może spełnić swoją pozytywną rolę w polityce. Może chociażby przyczyniać się do tego, żebyśmy mieli mniej w naszym życiu nierówności, niesprawiedliwości i wykluczenia. Słowem, pewna moja nadzieja związana z relacjami między polityką a religią to jest nadzieja odnajdywania w religii tych wątków, które pozwalają czynić świat lepszy. Ja nawet mogę wskazać na konkretne orientacje, które niestety zostały w chrześcijaństwie polskim zapomniane, całkowicie zmarginalizowane. To jest cały znakomity nurt personalizmu chrześcijańskiego, w Polsce kiedyś popularnego, rozwijanego. To już zupełnie zniknął, a wiązało się to z jakimś dziwnym przesunięciem radykalnym polskiego katolicyzmu w prawą stronę, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze i społeczne. Ja uważam natomiast, że w katolicyzmie polskim jest potencjał, który pozwoliłby popatrzeć na przykład dzisiejszą sytuację ekonomiczną, gospodarczą Polski i świata przy pomocy kategorii zaczerpniętych z personalizmu chrześcijańskiego, spojrzeć krytycznie po to, żeby zobaczyć, gdzie w ciągu ostatnich 30 lat popełniliśmy kolosalne błędy, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze i społeczne. Proszę o odpowiedź, tak, oczywiście. Ja krótko tylko do tego personalizmu kiwałem z niedowierzanym głową. Bo to jest ciekawe spostrzeżenie. Otóż, proszę Państwa, w moim środowisku, a konkretnie katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, personalizm i persona odmienia się we wszystkich przypadkach i przy każdej okazji pasującej czy niepasującej. A tutaj ja słyszę zarzut za mało personalizmu. No, to jest ciekawy głos. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja chciałem tylko może... Ja? Nie, no, oczywiście. To jest oczywiście niestety, ja się ten personalizm interpretuję, bo zawsze to jest kwestia interpretacji. Tak? Ja mówiąc o tych wątkach personalizmu, myślę tu głównie o Manitenie, jednak o niektórych, przynajmniej praca z zakresu etyki społecznej i gospodarczej, i myślę o Emanuelu Mounier, który był bardziej jeszcze radykalniejszy zdecydowanie od Manitena. I tam, ja nie wiem, czy to jest dobre w tym personalizmie, bo myślę, że tam są rzeczy dobre i złe, ale tam jest trochę wątków takich, które pozwalają mieć nadzieję, że chrześcijaństwo może przybrać formę inną niż tę, którą często przybiera. Czyli zamiast być sojusznikiem możnych, może stać się kimś, kto opowiada się po stronie słabszej. Ja chciałbym tylko może poprosić Państwa i Państwa też jeszcze, żebyśmy też rozważyli dwa rodzaje tych relacji czy wpływów. Jeden to jest taki rodzaj, no, powiedziałbym, użytkowy, to jest legitymizacja, autoryzacja religijna czy filozoficzna dla interesów czy postaw, czy wyborów. Drugi to jest motywacja i tożsamość. To mi się wydaje, są dwa kompletnie inne nurty i one oba odgrywają w polityce istotną rolę w zupełnie inny sposób. Jeden jest ostentacyjny, a drugi jest często tak głęboko ukryty, że nawet sam podmiot nie zdaje sobie z jego istnienia do końca sprawy. Jak nie wierzy, że mówi wierszem, tak nie wierzę personalizmem, albo
jak Pinochet uważa się za wielkiego liberała, tłamsząc wolność milionów ludzi, prawda? I lub nie przywiązując do niej specjalnej wagi. Więc wydaje mi się, że też to rozróżnienie w ramach obierania cebuli, o które chciałem Państwa prosić, jest ważne. Teraz jeszcze krótko Magda Środa, już do Państwa. To znaczy ja trochę zamknę ten temat. Według mnie relacje między polityką a filozofią, abstrahując od filozofii polityki i tym, czym się zajmuję, ale w życiu bieżącym są zerowe. Mają Państwo dwóch polityków filozofów. Jeden to jest Janusz Palikot, drugi to jest minister Gowin. I ich filozoficzność jakby nie przekłada się na jakość uprawianej przez nich polityki. Jeśli politycy potrzebują filozofów, tylko w jednej roli, w postaci sofistów. A my potrafimy dosyć sprawnie pisać, potrafimy dosyć sprawnie mówić, potrafimy dostarczyć tych szybkich argumentów, takich właśnie, jakich politycy potrzebują. To znaczy, kiedy idą do telewizji, gdzie nie ma debat, tylko gdzie jest show. I myślę, że w takiej roli możemy widzieć filozofów. Ale to nie jest dobra rola, jak wiemy, bo filozofia to nie jest sofistyka. Natomiast jeśli chodzi o relacje między religią a polityką, religią, a nie kościołem, a polityką, to ja bym powiedziała tak, że po pierwsze, i tutaj bardzo proszę mnie przekonać, bo to jest stanowisko, które niektórych bulwersuje, ale nikt mnie jeszcze nie przekonał, że nie mam racji, że religijność, polityka i religia podkopuje jego wiarygodność. Otóż ja zawsze byłam zdziwiona, jak związki zawodowe, Solidarność przede wszystkim, mogą się posługiwać tą retoryką religijną. Kiedy Leszek Kołakowski szukał, ja czasem to robię ze studentami, istoty chrześcijaństwa, to mówił no tą dźwignią, nośnikiem, dzięki której chrześcijaństwo zdobyło tą niewiarygodną popularność, są błogosławieństwa. Jeśli Państwo pamiętają, to jest błogosławieństw. Otóż to jest religia, która daje nadzieję, a w kontekście eschatologicznym. Jak tu cierpisz, to tam będziesz nagrodzony. Tutaj jesteś niesprawiedliwie traktowany, to tam będzie lepiej. Można powiedzieć, im gorzej tu, tam lepiej tam. Związek zawodowy, a widziałam kiedyś taką manifestację, miałam wtedy czas, więc spokojnie obserwowałam. To był czas Andrzeja Lepera, jak chodzili po ulicy, którą jechałam, to był gdzieś w Polsce, rolnicy i nieśli bardzo takie widoczne rytgrafy z Matką Boską, krzyże i wszystkie inne religijne ozdobniki, a mieli takie hasło, chcemy podwyżki cen skupu żywca. A i ta doraźna potrzeba dobrobytu, a jednocześnie to dekorum religijne odnoszące się do Matki Boskiej Jezusa Chrystusa i tego porządku eschatologicznego jakoś mnie raziło. Otóż minister sprawiedliwości, który jest głębokim katolikiem, jest dla mnie mniej wiarygodny. Bo on wie, że jak on teraz nie załatwi pewnych spraw związanych ze sprawiedliwością, to i tak człowiek zostanie albo zbawiony, albo niezbawiony. Jednym słowem, istnieje wieczny sędzia, który nas wszystkich rozliczy. A nie wiem, czy Państwo wiedzą, De Gaulle, który był człowiekiem głęboko wierzącym, nigdy w życiu w katedrze podczas państwowych uroczystości nie ukląkł. Miał swoją własną kaplicę, gdzie się modlił. Można powiedzieć, wiarygodny polityk to jest taki, który głęboko wierzy w wartości, które nasze jedności religia, ale nie okazuje jej ostentacyjnie, bo osłabia tym swoją wiarygodność. Ja po śmierci Izabeli Jarogin-Nowackiej, która zginęła pod Smoleńskiem, napisałam taki tekst, bo to była moja przyjaciółka, znałyśmy się wiele, wiele lat. I napisała Izabela Jarogin-Nowacka, feministka, ateistka. Zadzwonił do mnie jej mąż i mówi, Magda, ona była głęboko wierzącą osobą. A ona była katoliczką, głęboko wierzącą katoliczką. Ja przez 20 lat nie dowiedziałam się o tym. Myśmy się poznały w takim stowarzyszeniu zwanym Utrum, które walczyło o neutralność światową, pontową państwa. Razem zajmowałyśmy się problematyką praw reprodukcyjnych i tak dalej. Ja o tym po prostu nie wiedziałam. To mi się wydaje wiarygodne. To znaczy, że polityk ma jakieś zaplecze aksjologiczne, w które głęboko wierzy, które jakby jako prywatna osoba go prowadzi w pewnym kierunku, ale ta ostentacja religijna związana z kontekstem religijnym wydaje mi się osłabia jego wiarygodność. Proszę mnie wyprowadzić z błędu. Po drugie, religia ma dwa mankamenty współczesnego świata i dlatego John Rawls usuwa ją jakby, jak mówi.
John Rawls, John Locke i tak dalej, usuwają ze sfery publicznej w pewnym sensie. Uroba to oczywiście wygląda inaczej. Mianowicie religia, jak Państwo znają, no, najbardziej to jest oczywiście widoczne, powiedzmy, u Augustyna, jest oparta na pewnej hierarchii. Świat jest stworzony jako pewna hierarchia bytów. I ta hierarchia jest przodem stanowiona. Ta hierarchia odnosi się zarówno do wartości, które mają charakter homogeniczny, jak i odnosi się do dóbr i rzeczy, jak również do rzeczywistości społecznej. A wprowadzenie, co widać po społecznej nauce Kościoła, wprowadzenie idei, ogólnie rzecz biorąc, dotyczących egalitaryzmu, odbywało się w Kościele z niewiarygodnym trudem. I Kościół musiał ponieść wiele kosztów, żeby się zgodzić na demokrację, żeby się zgodzić na egalitaryzm. Niechaj Państwo prześledzą fakty w Europie Zachodniej od rewolucji francuskiej, potem są powstawanie pierwszych związków zawodowych i reakcje Kościoła w tzw. społecznej nauce. To jest 50 lat opóźnienia mniej więcej. Drugi Sobór Watykański był odpowiedzią na ogromne zmiany, które działy się w Europie, ale odbywał się w roku 1962-1963, czyli to znowu 20 lat opóźnienia. A wprowadzenie zasad egalitaryzmu, które dla mnie jako kobiety, albo dla osób, które są biedne, albo nieszczęśliwe, albo wykluczone, wprowadzenie zasad egalitaryzmu w ramach doktryny religijnej jest niesłychanie trudne, dlatego to nie jest dobra doktryna z politycznego punktu widzenia. No, a nawet ten personalizm, czy wiele innych teorii, które znamy, to one mają charakter patriarchalny. Kategoria osoby w personalizmie, nie będę się na ten temat rozwodzić, bo cały dzień wczoraj spędziłyśmy analizując, dekonstruując pojęcie osoby, podmiotu, tożsamości itd. No, ma charakter patriarchalny, tak samo jak czytałem Państwo Arystotelesa czy Kanta, tam się pojawia osoba, obywatel, obywatel, podmiot. I my wiemy, że to jest konstrukt, pewien rodzaj konstrukt, który tak naprawdę artykułuje pewien rodzaj męskiego doświadczenia. Kobiety tam się nie mieszczą. Arystoteles, przypominam, o kobietach pisał w dwóch miejscach w polityce, mówiąc, dlaczego nie mają praw, oraz w takiej książce, która się nazywa O rodzeniu się zwierząt, gdzie zastanawiał się przez chwilę jako wielki logik, jak to się dzieje, że kobieta mówiąc, czyli jakby przynależąc również do logosu, zarazem nie ma praw obywatelskich, a nie ma ich, ponieważ nie myśli, a nie myśli, ponieważ nie usieje. Jeśli Państwo sięgną do Kanta, to on gdzieś tam na boku w książeczce chyba o wzniosłości ma takie zdanie, które mi stumę taki znalazł, bo ja w ogóle bym nie zwróciła na to uwagi, kiedy mówi, no ktoś powiedział, że kobieta może być równa mężczyźnie. Ale to był murzyn. Takiemu wierzyć nie można. Więc mamy ten uniwersalizm religijny, oświeceniowy również, filozoficzny. I jak tak poschrawać w ramach gender studies i teorii, ale nie tylko, w ramach dekonstrukcji od Foucault co najmniej, no to wtedy widzimy, że on jest jakby pusty w środku, albo jest to uniwersalizm pozorny, bo po prostu tak naprawdę patriarchalny. Bardzo dziękuję, ale widzicie Państwo, zanim spokoję, to obelgi znosimy. My siedzimy na trzech, bo Magdy, pana nam zbliża, ale spokojnie słuchamy z uśmiechem. To znaczy, że jednak mężczyźni dają się interesować, ale też nie sądzę, żeby ideały kobiety byłaby zaśmiewaczne. Znaczy, nawet w najbardziej filozoficznym sensie. Teraz chciałbym lekko zabelgizować, no już będziemy Państwu odebrać głos, bo są dwa osłabienia możliwe do wyobrażenia pozycji czy wiarygodności politycznej. Jedno idealne, drugie realne. Idealnie oczywiście masz 100% racji, że człowiek, który ma jakieś silne ograniczenie ideowe jakiekolwiek, prawda, siłą rzeczy budzi we mnie też nieufność. Jak patrzę na ministra Gowina, który mi coś mówi, nawet proste rzeczy, dzisiaj jest niedawno 19 powiedzmy, to myślę sobie, czy rzeczywiście jest 19, czy po prostu tak powinno być. To jest istotne zastrzeżenie. Ale jest druga rzecz, to jest realne. W realiach jest tak, że jeżeli autoryzacja religijna daje szansę politykowi. Są kraje jak Stany Zjednoczone, gdzie człowiek niereligijny, wszystko jest zimno, jako religię by wierzył. Czy do jakiej religii by należał, po prostu nie ma szans na żaden urząd. Jest wiele krajów, wielu polityków, którzy tylko na tym budują swoje kariery polityczne, no niedaleko Europy, prawda?
Francja jest wyjątkowym krajem rzeczywiście. Ja tylko powiem, że się nie nazywa wtedy religijność, tylko cynizm. To jest różnie. Myślę, że Daniel Hegelach mówił, bardzo głęboko wierzył w to, co mówił, większość tego, co mówił w każdym razie i że to mu się bywało też. No, zwolenników nie wywodzą przecież. No ale dobrze, jeszcze mamy jedno zgłoszenie w panelu. Pan Brok, króciutko, tak, będziemy już do Państwa, także proszę przygotować ręce do podniesienia. Jeszcze nie zaleciłem Państwu innych moich zainteresowań, mianowicie metodologię religioznawstwa. Ale mówię to dlaczego? Ponieważ nasze dzisiejsze spotkanie, łącznie z tytułem, gdzie się znajduje religia, jest przykładem tego, co jest typowe dla środowisk polskich. Religia, czytaj chrześcijaństwo. Religia, czytaj Kościół katolicki. Nie. Religia, czytaj Kościół rzymskokatolicki. To jest to typowe zawężenie. Religia to nie jest tylko chrześcijaństwo, to nie jest Kościół rzymskokatolicki. To jest zjawisko bardzo powszechne i Państwo doskonale sobie z tego zdają sprawę. Ale my tak mówimy, jakbyśmy mówili o relacji religii do filozofii jakiejś tam, prawda? To, co ostrzegałem, jeżeli się tych rzeczy nie doprecyzuje, pan redaktor powiedział, że z natury pojęcia są nieostre. Nie, one nie są z natury nieostre. Pojęcia to są twory ludzkie, które my za pomocą definicji projektujących, konstruujących używamy jako narzędzi poznawczych. Bo poznanie to jest wyrąbywanie korytarzy w tym rzeczywiście fazy ład. Rzeczywiście rozmytym świecie. Ale jeszcze jest inna sprawa. Proszę Państwa, my mamy do czynienia nie ze światem fizys, tylko mamy do czynienia ze światem kalcze. Ten świat, który my tworzymy, a więc tworząc pojęcia, my równocześnie ten świat tworzymy za pomocą tych pojęć. Stąd też te wszystkie kłopoty, jakie mamy z pojęciem prawdy w tej dziedzinie. Mamy oczywiście te kłopoty także i w tej sferze fizys, prawda? Filozofowie pracowali u końca poprzedniego wieku kilka teorii prawdy daleko odbiegające poza tą klasyczną, korespondencyjną teorię prawdy. Więc mamy tu do czynienia ze światem kultury, który jest wykreowany. Ośmielę się tu Państwu zwrócić uwagę według mnie na nadal znakomity tekst Romana Ingardena o tym, co to jest kultura. Urywam ten wątek i jeszcze jeden chciałbym zaproponować, który został wywołany też wypowiedziami Państwa. Otóż dla mnie jest to rzeczywiście pytanie. Co się stało, że chrześcijaństwo, które jest założeniem religii miłości, jest dość powszechnie odbierane jako religia opresyjna. Co się stało? Jakie procesy do tego się doprowadziły? Bo to nie tylko lewica, umowny tutaj to używam, tak właśnie widzi. To jest poważne pytanie i merytoryczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja może bym to rozszerzył na ideologię, bo ideologię miłości też są postrzegane jako opresyjne, prawda? No. Tak to się jakby w praktyce zamienia. Co takiego się dzieje? Ale przechodzimy do Państwa. Mamy na to 40 minut mniej więcej. Niecałe 35 minut. Jeszcze chciałbym oczywiście, żeby paneliści mogli zabrać głos, ale poproszę krótko. Proszę. Uwaga jedna i jedno pytanie. Uwaga, będzie krótko. Czy słychać Pana dobrze? Jedna uwaga dotycząca może tutaj panelistów, może bardziej po mojej prawej stronie, też waszej lewej. Mam wrażenie, że troszeczkę ironii było w wypowiedziach państwa, być może prowadzącego szczególnie. Wydaje mi się, że dyskusja filozoficzna, gdzie wprowadza się element ironii, jest bardzo niebezpieczna, bo podburza emocje, co ogranicza trochę szanowanie się tej dyskusji i staranie się trzymania merytorycznych spraw. Teraz pytanie, a nawet może kontrargument czy argumentacja do pani profesor Środy. Dyskusja z Rosją, to znaczy tutaj będzie zastrzeżenie. Ja, czy w religii, kiedy mówimy o miejscu religii w
życiu politycznym i przez słowo polityka trochę co innego rozumiem, szerzej te pojęcia rozumiem. Przed religię tutaj powiedział, mam na myśli głównie obywateli i ich przekonania religijne, to co myślą na temat spraw religijnych i jak oni jako obywatele w sferze politycznej szeroko rozumiane, nie tylko instytucje władzy tej wyżej, ale my jako obywatele uczestniczący, wybierający w wyborach, dyskutujący w tej debacie politycznej, to też jest sprawienie polityki. Teraz mój argument czy pytanie, może krytyka jest taka, jak ci obywatele mają wykroić z siebie poglądy religijne, które często są centrum ich tożsamości i uczestniczyć w debacie, udając, że poglądów nie mają, albo je ukrywają. Znaczy jest, coś tu jest nie tak, bym powiedział. I druga strona tego zarzutu jest jeszcze taka, że to nie tylko religijne przekonania tutaj by chciał mieć wykrojone, wszystkie inne przekonania typu ateizm, to też są przekonania, które jeśli no, mają wpływ na decyzje polityczne pewnych obywateli, też nie da ich wykroić. Czyli ten projekt Rawlsa jest no, taki idealistyczny, trudno do zrealizowania. Czy tak? Piotr Bogucz, wolny geograficznie. Jeżeli chodzi o główne wystąpienie, które było centralne, oczywiście, czyli w pani środy, chciałbym bardzo się zgodzić z tym, że Polska potrzebuje Johna Stuarta Milla, ale to kiedyś emigranta mi wyjaśniła, że Mill jest dokładnie w tym samym stopniu takim poprzednikiem obecnych libertarianów, jak obecnej lewicy. Potrzebujemy rzeczywiście swobody w każdej sferze, ale one jest wolnikiem także swobody ekonomicznej. I dlatego mamy nie bardzo taką gotowe podejście do tego, że równocześnie Dworkin jest tam dołączony. Przecież Dworkin jest filozofem, który twierdzi, że najważniejszą i jedyną najważniejszą wartością jest, czy cnotą, jest równość. I to równość tak rozumiana, że jeżeli dla równości wszyscy mamy zmienić, nawet ci najbiedniejsi, to w przeciwieństwie do Rawlsa uważa, że to będzie słuszne, tak powinno być. Tymczasem my uważamy po prostu, że biednym trzeba pomóc. Notabene, nawet Hayek uważa, że jest całkowicie dopuszczalny, że był taki, że społeczeństwo pomaga najbiedniejszym. Więc jest różnica między równością obywatelską i równością wolności, dla której Mill jest bardzo ważnym zwolennikiem, a równością ekonomiczną, która w rzeczywistości jest bardzo agresywna, jak no, chyba Mill nigdy się nie zbroił. Pierwszy w odniesieniu do wypowiedzi pana profesora Szachaja. Chcę tu wymienić nazwisko Rortiego, chociaż zdaję sobie sprawę, że czyni to w obecności najlepszego znawcy Rortiego w Polsce i w sensie pouczania. Tylko zabrakło mi tego nazwiska w takim sensie, iż jest to jeden z filozofów, prawdzie nie polski, ale tych, który zwrócił. To tych, którzy zwrócił uwagę na konieczność porzucenia przekonania o uprawomocniającej roli filozofii względem demokracji. Napisał, jak wiadomo, znany esej w pierwszeństwie demokracji przed filozofią. Ja wiem, że tego nie można tu rozwijać, ale to jest jakiś wątek. Można by zapytać, jak on sobie wyobraża relacje, kiedy porzucimy tradycyjną rolę uprawomocniającą filozofii. Teraz druga uwaga do wypowiedzi pani profesor Magdaleny Środy. Otóż ja na pewno pani profesor nie przekonam, ale być może przypadek posłanki Jarugi jest pewną konkretyzacją, przypadkiem oczywiście, jak to zwykle konkretyzacja dotyczy jednostkowych przypadków, procesu, który dosyć dawno rozpoczął się na zachodzie Europy, a który znany jest jako proces prywatyzowania i indywidualizacji światopoglądów. Otóż być może jest tak, zgodnie z tą tezą, to nie jest moja teza, ale ona jest dosyć znana, że prywatyzacja to polega na tym, iż światopogląd religijny, jaki wyznaje dana osoba, on jest, nie powiem wykorzystywany, ale nim kieruje się dana osoba w życiu prywatnym, często o tym możemy nie wiedzieć, a działalności
profesjonalnej, także politycznej, nie używa tego światopoglądu. Być może tutaj o to chodzi, nie wiem, ale może to jest właśnie ten przypadek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam dwie uwagi, jedna metodologiczna, mianowicie nieostrość pojęć, które są zaangażowane na naszą dyskusję, nie wyklucza oczywiście analizy. Tak? To znaczy są, tak jak słusznie Andrzej powiedziałeś, pojęcia są narzędziami badawczymi i używa się je w ramach pewnej teorii. W ramach teorii są wyostrzane, co oczywiście znaczy, że każda teoria ma swoje ograniczenia. Druga uwaga, no, to chciałem Andrzejowi Szczepaniowi bardzo podziękować za wzmiankę o personalizmie, bo w całej debacie politycznej w Polsce wydaje mi się, że padają różne odniesienia do literatury, na przykład do Karla Schmidta, o którym tutaj dzisiaj nie było mowy. Natomiast nie słyszałem nigdy odwołania do Maritena, który w latach 40. napisał świetną książkę Człowiek i Państwo, która jest bardzo aktualna, bardzo przystająca do sytuacji politycznej w Polsce dzisiaj. Między innymi w kwestii relacji między Kościołem i Państwem, w kwestii stanowienia prawa w kontekście przekonań religijnych. We wszystkich gorących debatach, które w tej chwili w Polsce się toczą, ta książka podsuwa gotowe odpowiedzi, mimo że była napisana. Piotr Skudrzyk, Katowice. Ja wystąpię w obronie gorącej relacji, gorącej postawy w polityce i gorącego związku polityki ze światopoglądem. Można powiedzieć, że w życiu społecznym są letnie dni i wtedy faktycznie letnia postawa jest, przynajmniej wydaje się, dosyć adekwatna. Ale są i gorące. Są katastrofy naturalne, są katastrofy terrorystyczne, są też gorące dni w sensie pozytywnym. Na przykład lata Solidarności 81. Wymieniłbym i otrzymanie euro 2012, gdzie jakoś Polaków to podnosi z jednego. Jeżeli są gorące dni, to wtedy postawa letnia wydaje się, że ona jest taka słaba, taka zostaje w tyle, a szkoda. Faktycznie sięganie po gorące postawy w polityce, w życiu społecznym jest rzeczą niebezpieczną i przykładów było dużo. Ale jak profesor Szachaj mówił, czasami po rzeczy niebezpieczne warto sięgać. I nie tylko warto, ja bym to wzmocnił, ale jest jakimś naszym obowiązkiem takim etycznym czy metafizycznym sięgać po rzeczy niebezpieczne. Robimy to w technologii. Sięgaliśmy po atom. Robimy to na co dzień. Wsiadamy do samochodu czy do samolotu. To są bardzo niebezpieczne rzeczy. Ale nie boimy się tego. I wydaje mi się, że nie o to chodzi, żeby wykluczyć te gorące, niebezpieczne rzeczy z polityki. Tylko żeby nauczyć, że gorąca postawa nie musi być postawą zamkniętą. Posługiwać się tym ostrożnie, tak jak atomem się, energią atomową się posługuje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stanisław Majewski, Warszawa. Dwie uwagi i potem ta główna sprawa, o której jest mowa. Uwaga pierwsza do Jacka Żakowskiego. To, co powiedziałeś na temat Balcerowicza, że on reprezentuje interesy, a nie ma jakichś zasadniczych przekonań, to jakoś mnie rasiło, trzeba powiedzieć, bo to, nie wiem, może to jest na czymś oparte, ale to zabrzmiało insynuacja. On też ma swoje przekonania i wartości, które chce reprezentować, a interesy, no, dobra sprawa i nie wiem, jakoś nie widzę powodu, żeby to redukować. Druga rzecz, kwestia tej religii miłości, takiej rzeczy. No mi się wydaje, że czy ideologii miłości, jak to Jacek dodał, być może tajemnica polega na tym, że
że no, ta miłość jest rozumiana jako forma no, paternalizmu. To znaczy ja tak kogoś kocham, że wiem, co jest dla niego dobre i powiem mu i go zmuszę do tego. I wtedy oczywiście to prowadzi do konsekwencji, które mogą się mówić. Teraz ta najważniejsza rzecz, która tutaj się dzieje, mianowicie gorące, a zimne podejście. Otóż poza politykami w Polsce obecnie działającymi, którzy są filozofami już wspomnianymi, jest jeszcze jedna osoba, co najmniej. Mianowicie Janusz Korwin-Mikke. Wspominam o tym. I on, jak i inne wzmienione osoby, pani Kotlinni, są ludźmi, którzy są dobrze wykształceni. Więc mówienie o tym, że chodzi o jakiś brak wykształcenia, wydaje mi się nieporozumienie. Raczej chodzi o to, że niektórzy swoje przekonania, jakieś filozoficznie ugruntowane, mniej lub bardziej, realizują bardziej konsekwentnie, czasem skrajnie konsekwentnie, czy w wypowiedziach, czy w próbach działania. I im to jest bardziej konsekwentne, tym to może być bardziej groźne. No to wiadomo z różnych przykładów, prawda, i tak dalej. Janusz Korwin-Mikke jest dobrym przykładem, na szczęście on to robi tylko w słowach, i co? I to by moim zdaniem znaczyło w gruncie rzeczy tyle, że te tęsknoty, że za mało tego zaangażowania, jakiejś filozoficzności czy czegoś takiego, no trzeba na nie patrzeć z pewnym też dystansem, ponieważ bym powiedział, że im, jeśli jest za dużo filozofii, w sensie za dużo takiej racjonalnej, prawda, konsekwencji logicznej w polityce, to źle, to może to jest niebezpieczne. Natomiast druga strona, czyli ta teza, że ma być właśnie tylko ta zimna skorupa, a każdy ma prywatne przekonania trzymać, prawda, gdzieś głęboko w sercu, no ona też jest bardzo wątpliwa, równie skrajna i równie wątpliwa, ponieważ oprócz religii w sensie standardowym istnieją też quasi-religie. No i quasi-religie najróżnego typu funkcjonują również jako część tego dyskursu i do nich należy na przykład feminizm. Więc jeżeli Magda chcesz być konsekwentna, to spróbuj się być w polityce i w życiu społecznym aktywna w taki sposób, żeby nie było wiadomo, że jesteś feministką, żebyś nikt o tym nie mówił, choć nawet studenci o tym nie wiedzieli. Agnieszka Lekka-Pól. Podzielam pragnienie wolności, jeśli tak można powiedzieć. Ale od wolności jest jeszcze racjonalność. I wobec tego mogę się spodziewać, że jako wyborca, o tym mówię, jako wyborca mam prawo zadać politykowi pytanie, dlaczego tak postąpił. I jeśli polityk nie będzie mógł przywołać swoich poglądów, nazwijmy to całego spektrum, a będzie musiał mi odpowiedzieć dotąd publicznie, a odtąd to nie powiem, wydaje mi się, że to jest zagrożenie mojej racjonalności. Jest to jakaś próba manipulowania. Teraz wyobraźmy sobie, że zostaję politykiem. Co nie daj, Panie Boże, amen. I w pewnym momencie staję przed decyzją. I teraz ja sama muszę uzasadnić swoją decyzję. Czy to znaczy, że w momencie, kiedy staję się politykiem, mam zawiesić swoje przekonania na kołu i skończyć proces uzasadniania? Tu pan profesor Krajewski, pan profesor Szuta nawiązywali do tego. Więc to odcinanie, prywatyzacja i wszystko inne, to nie jest sprawa wolności. To jest sprawa pewnej uczciwości i racjonalności. I przynajmniej prywatnie, jako wyborca wolałabym wiedzieć, jakie człowiek ma przekonania, bo ja nie wiem, jak to jakie on ma przekonania, czy jakie deklaruje, bo to jest dużo rozmów. Oczywiście. Krzysztof Czerniawski, Szczecin. Ja się chciałem odnieść albo już tutaj parę słów na temat takiej prywatyzacji religii, czy też nie powiem bardziej ogólnie prywatyzacji światopoglądu, ponieważ mam wrażenie, że religia jest punktem do bicia, a dzisiaj jeszcze jest tak, że to, że ludzie nie mają religii, to nie znaczy, że nie mają światopoglądu, to ma bardzo podobny status, równie mniej subiektywny, nie do końca zracjonalizowany i tak dalej, można to pomnożyć. Dla mnie taki postulat, który się często w naszej kulturze pojawia, że religia to jest światopogląd,
powinna być czymś czysto prywatnym, jest kompletnie absurdalne. Jest to zapoznanie charakteru w ogóle tych fenomenów. Nie istnieje coś takiego jak prywatna religia czy prywatne światopogląd, choćby to, że on posiada jakąś wspólną tożsamość, że jakaś grupa ludzi może się przyznawać czy to do chrześcijaństwa, czy do feminizmu, czy do czegokolwiek innego, świadczy o tym, że ma to pewien wymiar publiczny i jest, może być to w tym sensie do kogoś wspólny. A problemem nie jest to, żebyśmy my na przykład nie podejmowali jakichś decyzji na podstawie naszego światopoglądu, żebyśmy my na przykład nie głosowali na ludzi religijnych, ponieważ wszyscy jesteśmy religijni, ponieważ uważam, jest czymś normalnym, że jeżeli jestem komunistą, to wolę, żeby rządził ktoś, kto jest bliższy komunizmowi, a jeżeli jestem katolikiem, to wolę, żeby rządził no, na przykład pan Gowin, tak? Tylko ważne jest to, żeby państwo było neutralne światopoglądowo, a to znaczy, że tak powiem, żeby dla państwa zarówno głos Michnika, jak i głos Rydzyka znaczył dokładnie to samo, tak? Żeby państwo było ślepe na tym światopoglądzie. Owszem, my głosujemy bardzo często z jakichś powodów światopoglądowych, a państwo każdemu, obojętnie do jakiego światopoglądu on się odwołuje, przyznaje ten głos. Ja podam tutaj taki przykład. Mamy ustawę na temat przerywania ciąży. Wiadomo, że ta ustawa jest takim kompromisem, mówi się często o kompromisie aborcyjnym, ponieważ ona nie jest do końca ani zgodna z katolicyzmem, ani zgodna z przekonaniami tych, którzy chcieliby mieć całkowite no, prawo wyboru, jak to się mówi, prawo do całkowitej wolności przerywania ciąży dla kobiet. To świadczy o tym, że w Polsce mamy jakąś taką neutralność światopoglądową na minimalnym poziomie, bo widać, że ta ustawa powstała z kompromisu pomiędzy tymi ludźmi, którzy mają mocno katolickie poglądy, tymi, którzy ich nie mają, że obie te strony dopuszczono do dyskusji i wypadkowo jest kompromis, który nie zadowolony do końca żaden. Ja wiem, że powiedzieć o Polsce dobrze to jest bardzo źle, że się to ze sobą szumi, powiedzieć szczególnie, że w Polsce jakaś neutralność światopoglądowa, boję się, że to jest sklekowane za chwilę, ale uważam, że w Polsce chociaż zawsze jest wiele do zrobienia, na jakimś podstawowym poziomie to istnieje. Dziękuję bardzo. Pani Marek Dąbrowska-Poznań. Ja chciałabym przywołać, nie odnieść się do tezy przywołanej przez panią wiceprezydentową. Otóż ta prywatyzacja światopoglądu, która została się gorącym obiektem dyskusji, jest. Ona niczego nie utrudnia w tym sensie, to znaczy jeżeli funkcjonujemy w sferze publicznej, to funkcjonujemy w sferze, gdzie fundamentem funkcjonowania tej sfery są wartości, na których jest oparta demokracja. Powiedzmy demokracja liberalna w jakiejkolwiek postaci, w jakiejkolwiek formie. I demokracja liberalna, no wśród jej wartości można mówić o równości, o ochronie wykluczonych, słabszych, o równości i tak dalej. I to są te wartości, o których każdy ze swoim prywatnym światopoglądem, jeżeli chce w tej sferze funkcjonować w sposób właściwy, powinien się dostosować. Ja nie chciałabym, żeby głos księdza Rydzyka był tak samo ważny i tak samo istotny w debacie publicznej, jak głos profesora Szachaja, czy pani Rosyciła. Co na to poradzić? Chcieli Państwa tam uspokoić, czy ja tam dojdę zaraz, porządko. Na chęć Kraków. Tutaj zarysowała się pewna, może niewyrażona tak wprost różnica między profesorem Szachajem a profesorem Środą. Mianowicie profesor Szachaj wskazywał na niezwykle inspirującą rolę filozofii w polityce, również współczesnej, natomiast i nie krytykował tego. Pokazywał, że filozofia daje też dobre owoce, przykład Locke'a i Stanów Zjednoczonych. Natomiast profesor Środa proponowała rezygnację z języka filozoficznego w polityce i ten postulat zabrzmiał bardzo technicznie z taką intencją, że istnieje uniwersalny język ludzkiej duszy, który przemówi do każdego i takim językiem możemy w polityce się porozumiewać, ale z drugiej strony wiemy, profesor Środa też przywołała pewne nazwiska, że
to jest pewien pomysł filozoficzny i on ma swoich autorów. Jednym z pierwszych, na drugi był Locke. Potem współcześnie możemy przywołać Rosa czy Rockiego. Każdy z nich ten postulat neutralny aksjologicznie, wolny od języka filozoficznego i religijnego polityki, argumentował niezwykle subtelnie filozoficznie, odwołując się jak Locke do koncepcji prawa natury, do koncepcji ludzi jako dzieci Boga równych. U Rockiego mamy język taki nihilistyczny, z odrzuceniem kategorii absolutystycznych. Rawls jest filozofem na szpiku kości. Cała jego teoria i wszystkie postulaty liberalne wynikają z odrzucenia różnic jednostkowych jako arbitralnych moralnych. To nie są tezy oczywiste. To nie jest uniwersalny język, na który zgodzą się wszyscy. Wystarczy, że poszlibyśmy z tym językiem do sali obok i by nas przegnano, prawda? Dlatego moje pytanie jest takie, czy pan profesor potrafiłaby uzasadnić ten postulat, pod którym się podpisuje, ale ja go bronię językiem filozoficznym, nie odżegnując się od tego. Czy pani profesor potrafiłaby językiem niefilozoficznym, tylko takim uniwersalnym, postulat neutralności aksjologicznej i wolności od filozofii, religii w polityce uzasadnić? Tak, jak widzę, ksiądz się zgłasza od początku. Tylko tak ksiądz dobrze siedzi. Ale siedzi. Dziękuję bardzo. Ksiądz profesor Suziak, Uniwersytet Papieski w Krakowie. Chciałem się ustosunkować do wypowiedzi pani profesor Magdaleny Środy i pozwolę sobie dokonać pewnego rozróżnienia, żebyśmy w pojęciu religia mieli na uwadze autentyczną więź z Bogiem, a nie tylko instytucję takiego czy innego wyznania. I jeżeli byśmy w życiu publicznym nie widzieli miejsca dla religii bez jednoczesnego otwarcia się na transcendencję, to jesteśmy niejako skazani tylko na ten wymiar życia doczesnego, a nie możemy wykluczyć także i życia wiecznego. I pani profesor sugerowała, że religia to sprawa prywatna, czy też bardziej tak odnosiła w stronę eschatologii. Chrześcijanie żyjecie na dziełach życia wiecznego, to w życiu doczesnym, no, dlaczego się domagacie dobrobytu, innych rzeczy i tak dalej. Ja bym chciał zauważyć, że oczywiście przez wieki w takim czy innym wyznaniu, jeżeli mówimy o kulturze, to instytucja, no, narastała w takie czy inne, bym powiedział, elementy dodatkowe, które nie zawsze są związane z religią i dlatego zachęcam, żeby wrócić do źródeł. Przykładowo, no przecież klasyczni liberałowie też mają swoje źródło w Ewangelii, równość, wolność czy braterstwo, życie chrześcijan. To też jest opcja na rzecz ubogich. Może nie zawsze Kościół czy wyznanie dane umie do końca czytać Ewangelię, teksty źródłowe. Popiełuszko, bardzo proste zdanie z Nowego Testamentu, jeden drugiego brzmi na noście. I wtedy nie potrzebujemy instytucji, tylko Ewangelia jest źródłem, fermentem. Może być tak samo w innych wyznaniach, gdzie mamy do czynienia z fundamentalizmem i odżegnujemy się od tego. Natomiast pani profesor ma rację, ja osobiście się z tym zgadzam, jeżeli religia jest w sposób instrumentalny traktowana przez polityków czy przez obywateli. Natomiast mogłaby być twórczym fermentem, to co zresztą pan profesor Szachaj przedstawił, chrześcijaństwo zawsze nosiło tak samo inne religie, coś pozytywnego. Natomiast ten stosunek państwo-kościół w sytuacji tego się bardzo dobrze zachowali jego następcy podobnie, bo jest zupełna separacja państwa od kościoła. Gdyby był inny zapis, być może by się inaczej zachował, jest jeszcze model pośredni, niemiecki czy inny, czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie kościół zachowuje swoją autonomię, państwo też i jest współpraca, wzajemny szacunek i to może być. Także są różne modele, że się tak wyrażę, w zależności od tego, jak demokratyczne ustawienie. Jeszcze jedno, jeżeli wykluczymy transcendencję Boga czy prawodawcę, przykazanie nie zawiera. Proszę zauważyć, że systemy totalitarne, czyli prawodawstwo ludzkie, pozwalało pozbawiać życia drugiego człowieka. I człowiek nie zawsze stał w obronie drugiego człowieka. I dlatego też Bóg jest tym, który stoi w obronie życia ludzkiego, nie zabija, bo prawodawstwo ludzkie czasem może zabić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I ostatni głos już niestety. Ostatni, ale również nie najgorszy. Andrzej Malec, Warszawa. Proszę Państwa, ja się tak zastanawiam, o jakich płaszczyznach mówimy. Czy mówimy o płaszczyźnie tego, jakie jest, czyli to jest takie zadanie bardziej dla socjologa, a więc nie na ten z miast. Dla filozofa chyba dwie inne płaszczyzny były bardziej właściwe, bądź też płaszczyzna pojęciowa, ale ona jest chyba za trudna na tą dyskusję, bądź też płaszczyzna powinnościowa, jak powinno być. Jeżeli spojrzymy na relację między polityką a filozofią z płaszczyzny powinnościowej, to relacja jest jasna. Filozofia pozwala nam odnajdywać w świecie wartości, a zatem jest bardzo cennym narzędziem w polityce, tak zresztą jak wiele innych nauk pozwala dobrze zaprojektować politykę, bo polityka powinna być oparta o wartości. Ciekawe jest inne zagadnienie, które chyba tutaj nie było poruszane. Czy religia pozwala nam tak samo dobrze, a może lepiej odnajdować wartości w świecie jak filozofia? Może jeszcze lepiej. Religia mówi nie zabijaj, ale gdyby tutaj była taka alternatywa, wysadźmy Kowalskiego w powietrze, żeby wszyscy na tej sali mogli przeżyć, lub też nie wysadzajmy Kowalskiego i wszyscy zginiemy, to pewnie znalazłyby się na tej sali osoby, które nacisnęłyby tych ludzi wysadzając Kowalskiego. Uważanie wartości jest trudne. Bo oczywiście oprócz Kowalskiego. Chociaż nie wiadomo, bo czasami swoje życie się też składa po wierze. A więc pytanie, czy religia tak samo dobrze jak filozofia może lepiej pozwala odejmować wartości? To jest jedno pytanie, to zagadnienie. A drugie zagadnienie być może jest w polityce użyteczna religia również z jakiegoś innego powodu. Może może pełnić jakąś taką funkcję, dzięki czemu polityka może przebiegać sprawy. Dziękuję bardzo. Jeśli Państwo myślałem, czy przerzucę się na zegar na ścianie z mojego zegarka na ręce, to nam za 5 minut jeszcze, czyli jeszcze możemy 2 głosy mieć. Teorii Pański, Kusko Zdrowy. Czy wychodzenie z tezy, że jeżeli minister Gon nie ukrywa swoich poglądów religijnych, jest gorszym dyskutantem niż ci, którzy nie ukrywają swoich poglądów ateistycznych, nie jest wyrazem pewnego zarozumiałstwa? Ciekawe pytanie, proszę. Wszystkie pytania z nich napadły, jak się zastanawiam, czy w ogóle możemy się spodziewać jakichś odpowiedzi po tych pytaniach. Ja chciałem nawiązać do tego wspaniałego wywiadu, który pan redaktor przez to bardzo dużo opowiadał spać, z Salmanem Różnim. I zastanawiam się na temat tej opresyjności, o której ksiądz profesor wspomniał. Czy, i krótkie pytanie, czy postrzeganie islamu właśnie przez to, że na tym Salmanie różni jeszcze ciąży fatwa, czy nie jest też, czy nie patrzy się na chrześcijaństwo? Skoro islam jest opresyjny, a islam jest religią, a chrześcijaństwo też jest religią, czy nie ma takiego rozumowania? Takie pytanie bym zadał. Dziękuję bardzo. Ja wykorzystam przejście, żeby odpowiedzieć Staszkowi Krajewskiemu, zaniepokoił poważnie. Ja w żadnym razie nie oceniałem osoby profesora Leszka Balcerowicza, nikt mi się nie odważył. Oceniałem jeden akt, tylko jego zachowania, gdzie mam wrażenie, autoryzacja była kiepsko gruntowana w poglądach, no bo poglądy trudno przeliczać, trudno doprowadzić do rozstrzygania dylematu, czy 2,5, czy 6,2. A tak był dylemat. Kiedy autorytet wielkiego filozofa pojawia się w debacie, czy to dokładnie tam 2,3%, czy 6,2%, to mi się wydaje, że to jest nadmiarowe w stosunku do kogoś, kto umarł parę lat temu. Teraz oddam głos panelistom. Może w odwrotnej kolejności. Pan Rzeniech, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Krócił się to. Pamiętam, że Platon chciał, aby na czele państw stanęli filozofowie. Chciałbym powiedzieć, chroni nas Panie Boże, ponieważ szybko staliby się właśnie tymi opresyjnymi doktrynerami ciężącymi innych. Druga uwaga,
dotycząca języka polskiego, bo tu w dyskusjach to padło. Język polski jest mieszanką wielu podjęzyków. Takich jak filozoficzny, religijny, polityczny i ich odróżnianie jest sprawą czystej konwencji. To są instytucjonalne odróżnienia, bo to wszystko razem tworzy język polski. I trzecia uwaga. Oczywiście daleki jestem od negowania wzajemnych wpływów. A jednak. Rzeczywiście te wpływy między religią, polityką, a raczej lepiej powiedzieć między politykami, filozofami, którzy jednoczą w swojej własnej głowie myślenie i polityczne, i religijne, zachodzi. Pani Agnieszka, balsam dla feministek, dawna rektor, prorektor Uniwersytetu Katolickiego, zapytała, jak to pogodzić w głowach. To jest trudne, proszę. Każdy z nas chyba na własny użytek te różne role, które odgrywa, musi starać się godzić tak, żeby samego siebie nie siebie wstydzić. Dziękuję. No to będę przypomniała mi się taka cecha, której pisze Tomasz Zaksin, bardzo często ją przytaczam, kiedy mówi, że zdrowy rozsądek, czy rozsądek w ogóle, jedna z czterech cnót kardynalnych, jest podstawową cechą polityczną. Tomasz, jeśli Państwo pamiętają, przypomnę chętnie, definiuje ją jako postawę kogoś, kto opierając się na doświadczeniach przeszłości, tak działa w teraźniejszości, by się tego nie wstydzić w przyszłości. Wydaje mi się to idealnym wymogiem politycznym. Natomiast ja chcę powiedzieć o dwóch nieporozumieniach, a odpowiadając na resztę pytań, zasłonić się tekstem w tym towarzystwie, mogę, to będzie dużo ułatwienie. Chodzi o tą letniość. Jak pan profesor zapewne wie, Dante umieszczał ludzi letnich w trzecim kręgu piekieł. To są ci, którzy nigdy nienawidzili, nigdy nie kochali. Jest zresztą grzech acetii, który jakoś jest powinowacony, a letniość jest czymś złym. Ja myślę, że my jesteśmy w tej chwili w takim momencie, że letnia polityka premiera Tuska będzie wywoływała różne katastrofy tylko dlatego, że ludzie się tym nudzą. Ja mam wrażenie, że media w tej chwili są strasznie znudzone tą stabilizacją. Będą szukały różnych afer, różnych wydarzeń, żeby ludzie się pokłócili, bo polityka musi mieć ten gorący powód, tak mi się wydaje. I oczywiście nie chodziło o to, że polityk ma nie mieć jakichś przekonań, to znaczy byśmy ich nie potrafili wybrać. Ja bym chciała wybierać między feministką, katolikiem, liberałem, a marksistą. Do tego nie ma żadnych wątpliwości. Chodzi o to, o czym pan mówi. My musimy być różni. Fajnie byśmy się różnili bardzo radykalnie, bardzo gorąco nawet. Natomiast chodzi o władzę, rzecz jasna. I tu się zasłonię tym tekstem. Chodzi o tekst Hanny Arendt. Między czasem minionym a przyszłym, to jest taki tekst o polityce i prawdzie. Ona ma taką definicję polityki, dosyć filozoficzną, jednoznaczną w sensie politycznym, że polityka jest tam, gdzie jest wolność. Nie ma polityki tam, gdzie jest przemoc. Zresztą był świetny argument, żeby zdefiniować politykę w czasach Solidarności albo w czasach komunizmu. Prawdziwa polityka była uprawiana wśród przyjaciół. W domu albo w kościele. Natomiast sfera publiczna ma sferę przemocy i tak nie było polityki. Ale mówi w tym tekście, że są dwa rodzaje przemocy. Jedno to jest przemoc fizyczna, która niszczy politykę albo zagrożenie taką przemocą, a druga przemoc to jest przemoc metafizyczna. Otóż w polityce równie groźni są ci, którzy dysponują władzą i możliwością użycia przemocy, co ci, którzy dysponują prawdą. Otóż prawda metafizyczna, którą rzekomo dysponuje polityk, jest bardzo ważnym zagrożeniem dla polityki rozumianej jako sfera wolności. Ja mówiłam o tym, no i gdybyśmy, oczywiście to jest moja działka, Państwo się mogą z tym nie zgodzić, ale feministka w polityce to jest taka osoba, która mówi, trzeba znieść opresję grup
znajdujących się w gorszym położeniu nie z własnej winy. Ona nic nie mówi o naturze ludzkiej. Ona nie mówi o celu, do którego dążyć powinien człowiek. Ona nie mówi o tym, w jaki sposób został stworzony. Ona nie mówi o tym, jakie jest źródło uniwersalnych i absolutnych wartości. Wprost przeciwnie, otwiera sferę wolności, tak aby każdy, a nie tylko pewna grupa, mogła z niej korzystać. Zagrożeniem się są ci, którzy wiedzą, kim jest człowiek, wiedzą, po co został stworzony, wiedzą, dlaczego jest niedoskonały, jak również wiedzą i mają narzędzia, aby go udoskonalić. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, Kant miał takie hasło, że powinniśmy raczej troszczyć się o własną doskonałość i szczęście innych niż odwrotnie. Otóż groźny jest polityk, który troszczy się o własne szczęście i doskonałość innych. W tym sensie oczywiście nie chciałabym, żeby ktoś, kto reprezentuje doktrynę, która mieni się prawdziwą, jedyną prawdziwą, był w polityce moim reprezentantem, ponieważ pociąga to za sobą ten rodzaj przemocy, o którym mówiłam. Oczywiście, że możemy się spierać, a Arendt mówi, od tego są pewne enklawy. To są takie enklawy jak uniwersytet, debaty publiczne, media, sfera publiczna. Tam jest miejsce na tę debatę. Od razu powiem, ktoś powiedział, że Gowin nie jest gorszym dyskutantem niż ktoś inny. Gowin nie jest żadnym dyskutantem, ponieważ nikogo nie wpuszcza, z nikim nie chce rozmawiać, on wie. I dlatego to mi się wydaje, groźne. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, z którą znowu pewno wywołałam jakieś kontrowersje. Istnieje w naszym kraju przekonanie niewiarygodnie silne. Ostatnio w wersji żywej zetknęłam się z tym przekonaniem, dyskutując z panem mecenasem Giertychem, że jedynym źródłem wartości jest transcendencja w postaci chrześcijańskiego Boga. Otóż oczywiście wiemy doskonale, że nie jest tak, że religia chrześcijańska jest jedyną domeną intelektualną czy domeną normatywną, która chroni życie. A znamy los inkwizycji, wiemy, że to życie można dla wiary poświęcić bez najmniejszego problemu i Kościół to jak najbardziej uzasadni. Natomiast u nas jest takie przekonanie, że jeśli nie będzie chrześcijaństwa, to nie będzie Kościoła katolickiego, to nie będzie aksjologicznej inspiracji religijnej, to popadniemy w nihilizm. Z nihilizmu, znaczy najpierw relatywizm, potem subiektywizm, potem w nihilizm. Otóż to nie jest prawda. Wszyscy Państwo wiedzą, którzy zajmują się etyką, że w każdej kulturze, w każdej szerokości geograficznej istnieje zestaw pewnych norm. Wczoraj wspominaliśmy Helenę Einstein, ona je nazywała gruntowymi, które istnieją, bo gdyby nie istniały, to by wspólnoty nie było. To, co jest dekalogą, czyli ochrona życia, ochrona własności, ochrona prawdy, zasada dotycząca wytrzymywania obietnic, znajduje się w każdej, bez wyjątku, wspólnocie, o ile ta jest wspólnotą, czyli buduje relacje wzajemnego zaufania. A być może tak było, nie będę tego teraz zastrzegać, że kiedyś, nie wiem, plemiona potrzebowały transcendencji silnego i strasznego Boga, co widać w Starym Testamencie, aby przestrzegać tych zasad. Ale dzisiaj przekonanie pana Giertycha, że w krajach katolickich ludzie są lepsi, a w krajach laickich ludzie są nihilistyczni, nie daje się zweryfikować w żaden sposób. Nie jest powiedziane, że Polska jako katolicka jest krajem ludzi lepszych w sensie moralnym. Wydaje mi się, że na poziomie takiej normy, jaką jest powszechna życzliwość, jest znacznie gorzej niż w krajach zlaicyzowanych. Czyli ja o tym chcę powiedzieć na końcu, bo mi się to wydaje czymś dosyć ważnym, żeby tę etykę traktować w sposób znacznie bardziej spluralizowany i utrzymywać coś takiego jak moralność życia publicznego, która różni się na przykład od moralności życia prywatnego. Państwo powiedzą, to jest relatywizm i to jest jakaś taka zmiana osobowości, że tu się zachowuje inaczej, a tu się zachowuje inaczej. Owszem, dlatego że w domu powinienem się troszczyć o bliskich i ich kochać. W domu nie muszę stosować norm sprawiedliwości formalnej. W domu miłość wypełnia wszelkie normy i obowiązki. Ale jeśli tę miłość wobec bliźnich i bliskich przeniosę do sfery publicznej, to będę miał nepotyzm. Będę miał republikę kolesiów, bo się pomaga przyjaciołom, którym w sferze publicznej powinno się pomagać. A teraz nie powinno się tego robić w zakresie demokratycznego państwa. I
Więc ja myślę, że zasady życia publicznego, zarówno polityczne, jak i zasady etyczne, powinny być traktowane jako zasady nieco odrębne, niekoniecznie zbudowane na etyce chrześcijańskiej. Nie jest powiedziane, że katolicy politycy są lepsi niż politycy niekatolicy. Natomiast ja rzeczywiście we wszelkiego rodzaju doktrynach, które mają tendencję do uniwersalizacji czy absolutyzacji, zwłaszcza kiedy znawca takiej doktryny jest politykiem posiadającym władzę, widzę autentyczne zagrożenie. W feministkach takiego zagrożenia nie widzę. Zanim pan wzruszała się, tylko jedno zdanie o identyfikacji czy określaniu własnej tożsamości w sferze publicznej, bo to może być, mówi o tym kompletnie różne rzeczy. Jedna zaciemnia, druga rozwija się. Kiedy polityk mówi, jestem politykiem reprezentującym katolików, jako katolik, głosujcie na katolików, katolik na katolika, to do czego pan się tutaj odwołał, to tylko zaciemnia. Katolicy są mądrzy, głupi, uczciwi, nieuczciwi, są wśród bandyci, zbrodniarze, herosi, to wszystko wiem. To jest wezwanie, które ma to wszystko zaciemnić. Ma unieważnić słabe strony oraz nieznaną prawdziwą tożsamość kandydatów. I to mi się wydaje istotne. A jest też druga autoidentyfikacja. Kiedy mówię, jestem katolikiem, jako katolik jestem przeciwko aborcji. Kiedy mówię, jestem socjalistą, jako socjalista jestem za bardziej egalitarnym społeczeństwem. Kiedy mówię, jestem feministką, jako feministka uważam, że różnicowanie ze względu na płeć w sferze publicznej jest niestosowne. I to jest kompletnie co innego. Mi się wydaje, że kiedy mówimy o niewłaściwym posługiwaniu się autoidentyfikacją, czy autoopisem, czy autodefinicją, to mówimy o nadużyciu. O tym, że ktoś chce katolikom ukraść katolicyzm, że jakaś pani przychodzi i mówi, ale jako kobieta reprezentuje kobiety. Bardzo często kobieta reprezentuje kompletnie inne interesy, lobby rolne, reprezentuje hodowców kanałów, reprezentuje wcale nie kobiety. I to jest oszustwo. Mi się wydaje, że to oszustwo nas porusza, kiedy mówimy o niektórych ministrach. Tak, proszę Państwa, przyznam szczerze, że to jest dyskomfortu psychicznego. Pierwsze, kiedy z Markiem jestem w panelu, zawsze mam wrażenie, że w ostateczności jestem tłem, ponieważ ja mam same wątpliwości, ale mi się wypomina, Magda ma same pewności. Natomiast ja wiem rzeczy, o których tutaj jestem pewien, nie mam zdania tak procentowo sformułowanego. Ja myślę, że wiele rzeczy ma tutaj swoją ciemną, jasną stronę, jest niezwykle zniuansowane, bardzo skomplikowane, często bardzo silnie zależne od kontekstu. Ale ja muszę wrócić do sprawy podstawowej. Dlaczego jednak chciałbym więcej filozofii w polityce? No nie marzy mi się polityk taki platoński, który będzie politykiem królem, prawda? To nie jest moje marzenie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że marzy mi się dyskurs publiczny w ogóle, nie tylko polityczny, który byłby intelektualnie pogłębiony, tak? Ponieważ moim zdaniem dyskurs intelektualny, publiczny w Polsce jest niesłychanie płytki. Tu nie chodzi wyłącznie o kwestie filozofii, tak? To jest także kwestia braku wiedzy socjologicznej, braku wiedzy kulturoznacznej, braku wiedzy politologicznej. Po prostu nasz dyskurs polityczny to jest przede wszystkim dyskurs nasycony emocjami, złymi emocjami najczęściej. To jest dyskurs, który ma bardzo króciutki horyzont czasowy, dotyczy tu i teraz, który nie wchodzi ani w dalszą perspektywę czasową, ani nie wchodzi w głębiej w te problemy, z którymi my mamy do czynienia. W moim przekonaniu filozofia i nie tylko, nauki humanistyczne generalnie, czy nauki społeczne mogły pomóc dostrzec politykom, że chodzi często o sprawy znacznie wykraczające poza obecne spory partyjne, tak? Bo te spory partyjne, proszę Państwa, są żenujące. To jest kto kogo przede wszystkim, tak? Kto kogo. Natomiast nie ma próby zrozumienia, że na przykład coś ciekawego dzieje się z całą cywilizacją zachodnią, że tu jest jakiś kryzys, że być może cywilizacja zachodnia zabrała jakąś ślepą ulicę, może nad tym trzeba się zastanowić, tak? Może trzeba się zastanowić, czy na przykład, czy dalsze opieranie idei postępu na ciągłym wzroście ekonomicznym. Czy to się da utrzymać? Czy to ma dalej sens? W tej chwili cała masa publiczna.
publikacji, które mówią, że dalej się tak nie da myśleć o świecie. Natomiast zwróćcie Państwo, w Polsce wciąż się mówi, będzie wzrost, będzie dobrze. A kiedy na świecie zaczynamy się zastanawiać, czy to jest przypadkiem ślepą ulicę, bo jest, nasi politycy nie są też w stanie wyobrazić sobie, że rzeczy, które oni przyjmują za oczywiste, zdroworozsądkowe, nie są już oczywiste, nie są zdroworozsądkowe. To są sprawy, które się, proszę Państwa, poddaje pod dyskusję. Nie są w stanie wyobrazić sobie innego typu społeczeństwa, nie są w stanie wyobrazić sobie innego typu gospodarki. Tkwią cały czas, moim zdaniem, cały przebieg przesądze, które nie są w stanie sobie uświadomić. W moim przekonaniu filozofia sprzyja takiemu uświadamianiu sobie przesądze, których się nie dostrzega i rzeczy, które uważa się za oczywiste. Nasi politycy wiele rzeczy uważają za oczywiste, te rzeczy już dzisiaj oczywiste nie są. W tym sensie polska klasa polityczna została bardzo, bardzo daleko z tyłu, gdzie niegdzie w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej ten dyskurs znacznie się pogłębił. Proszę Państwa, jedna uwaga na temat obecności religii w debacie publicznej. No, wielka debata między Habermasem a Ratzingerem, wtedy jeszcze nie papieżem, później Rotkin, prawda, też jego udział w tej debacie. Ja nie będę tego, proszę Państwa, tutaj streszczał. Powiem tak, to były takie głosy bardzo rozsądne, moim zdaniem, które mówiły, dopóki mamy demokrację liberalną, dopóki zgadzamy się na te zasady, to w debacie publicznej mają prawo zabierać głos wszyscy. Jeżeli mamy gwarancję, że to nie będzie, ta debata nie będzie prowadzić do likwidacji państwa neutralnego, światopoglądowego, państwa, któremu będzie się starało pełnić rolę arbitra wobec wszystkich pojawiających się w debacie publicznej poglądów, to te poglądy mają prawo się w tej debacie publicznej pojawić. Rotti się bał, że jak pojawią się takie zdecydowane, ostre poglądy, to nastąpi kres konwersacji. Ja nie jestem przekonany, że cała ta demokracja Rottiego jest trafna. Natomiast on miał rację, mówiąc o pierwszeństwie demokracji wobec filozofii, bo on mówił, musimy pamiętać, że pierwszeństwo mają te ramy demokratyczne państwa neutralne światopoglądowo i one nie podlegają dyskusji filozoficznej, bo jeśli one zaczną podlegać dyskusji filozoficznej, to się po prostu bardzo źle skończy. No i proszę Państwa, może taka ostatnia, drobna tylko uwaga, bo chodzi o to Balcerowicza, jego przekonania, ja się z Panem zgadzam, a one są oparte na filozofii, więc to co Balcerowicz proponuje od 20 lat i to trzeba tylko wydobyć. Ja to zrobiłem w takim bardzo długim artykule 25-stronicowym, gdzie poddałem krytyce, poglądy filozoficzne Balcerowicza, które odnosi od 10 lat. To pokazuje, że za różnymi posunięciami ekonomicznymi, gospodarczymi często kryje się filozofia. Pan Balcerowicza dosyć świadomie używany. On jest świadom tego, do jakich przekonań filozoficznych się odwołuje. To staram się w tym tekście zrobić i pokazać, jakie to właśnie przekonania filozoficzne są. Dziękuję bardzo. Państwu bardzo dziękuję. Czas do zobaczenia.